Cześć! W tym materiale mam dla Was test sakw miejskich Wozinski. To są sakwy rowerowe montowane na bagażnik tylny. Jedne z wielu produktów w ofercie marki Wozinski. A w ogóle ja marki Wozinski wcześniej nie kojarzyłem zbytnio, bo to jest w ogóle nasz pierwszy kontakt z produktami w Bike Worldzie. Ale już sprawdziłem, że to jest firma, która generalnie specjalizuje się w produkcji akcesoriów do telefonów. Szkieł hartowanych, ładowarek, tego typu rzeczy, które są po prostu potrzebne każdemu z nas. Ale równocześnie mocno rozwija swoją ofertę rowerową. Jest tam sporo torebek mniej, mniejszych, większych oraz właśnie dużych sakw rowerowych. Oferta widać, że rośnie dosyć dynamicznie. Są tam też jakieś takie rzeczy typu okulary, pompki. Naprawdę jest tego sporo, czyli podobnie jak w GSM, tak i tutaj po prostu firma koncentruje się na tym, czego rowerzyści potrzebują, gdy już kupią sobie rower i widzą, że dodatkowe wyposażenie jest również istotne. Produkty, które dostaliśmy, tak jak powiedziałem, są trzy sakwy tylne. I na wstępie warto powiedzieć, że to są produkty, które mają całkiem niezły stosunek ceny do jakości, bo owszem, na pewno widziałem w życiu lepsze sakwy, ale te kosztują około 200 zł każda, więc naprawdę dla osoby, która potrzebuje mieć niezły produkt, jeździ codziennie rowerem do pracy, czasami wyskakuje na jakąś dłuższą wycieczkę, myślę, że są to fajne produkty, a konkretnie mamy, tak jak powiedziałem, trzy torby. Pierwsza to jest sakwa Wozinski o kodzie numerycznym WB-B24BK i to jest wodoodporna sakwa o pojemności 25 litrów, która jest wykonana z takiego materiału TPU, on jest oczywiście wodoodporny i jest to sakwa, która jest montowana na bagażnik i jakby jest tylko sakwą. Dlaczego mówię tylko sakwą? Dlatego, że pozostałe dwa produkty to są sakwy z funkcją plecaka, co oczywiście jest bardzo wygodne w używaniu ich na co dzień podczas jazdy rowerem po mieście. I właśnie kolejną sakwą, którą mieliśmy u siebie, czy też mamy u siebie, jest Wozinski WBB31BK. I to jest bardzo podobna sakwa do tej, co pokazywałem wcześniej. Również wykonana z takiego odpornego na wodę materiału, również taka śliska z wyglądu i generalnie no, wygląda jak sakwa dla podróżników rowerowych, ale właśnie ma opcję przerobienia jej na plecak. Są tutaj bardzo fajnie ukryte szelki, które możemy schować, kiedy jedziemy rowerem, no i wyjąć, kiedy chcemy go nosić na plecach. I tak samo jest systemem mocowania. System mocowania do bagażnika chowa się do tego wtedy już plecaka. Fajnie to wygląda. 23 litry bardzo użytkowej, ustawnej przestrzeni bagażowej, którą zawsze możemy założyć na plecy i pójść czy do domu, czy kawałek gdzieś podejść, czy nawet na zakupy. Po prostu jest to komfortowe w trakcie codziennego użytkowania. No i na koniec trzeci produkt, taki najbardziej casualowy, który no nie wygląda już jak sakwa rowerowa, ale jest sakwą i plecakiem w jednym. To jest plecak i sakwa Wozinski WBB33BK. To jest produkt, który według producenta ma 40 litrów pojemności. Ja nie wiem, jak oni to liczyli, bo moim zdaniem ta pojemność jest niemalże identyczna jak w tej sakwie. Tutaj da się wprawdzie mocniej go wypchnąć, bo on jest jakby bardziej taki elastyczny, jeżeli chodzi o budowę, swoją konstrukcję tego materiału całego. Ale no 40 litrów raczej tam nie wejdzie. Ja pomyślałem sobie tak, mamy tego bardzo dużo, bo są trzy sakwy, gdzie o każdej mamy już sporo do powiedzenia, więc ja się po prostu prześliznę przez takie sprawy jak montaż, jak pakowanie, jak noszenie. Po prostu po kolei będę każdy obszar omawiał i naraz wszystkie trzy sakwy, dlatego że będzie Wam łatwiej, kiedy będę porównywał jakby te sakwy do siebie, no bo koniec końców Wy też, kiedy będziecie chcieli kupić sobie sakwy, to będziecie porównywali i szukali tej właściwej, więc tak zrobimy. Zapraszam. Zaczynamy od montażu i demontażu na bagażnik. No i zacznę od tej największej sakwy 25-litrowej. Ona ma najbardziej zaawansowany system montażu, dlatego że jest on w pełni regulowany. Jeżeli chodzi o dolny element, on jest przesuwany, także właśnie ciężko to w trakcie mówienia wszystko robić, ale można go przesuwać i dostosować do położenia na bagażniku. A sam ten uchwyt, który się zaczepia o bagażnik, jest możliwy do ustawienia do góry bądź na dół. To jest nasza dowolność. Jeżeli chodzi o górę, tak samo możemy ją regulować na boki, więc jakby ustawienie tej sakwy na bagażniku, przesunięcie do tyłu, do przodu i generalnie tak, żeby nie kolidowało to z tymi poprzecznymi czy też wzdłużnymi prętami, które są w bagażniku, to jakby z tym nie ma problemu. Jest to bardzo proste, bardzo łatwo jest go ustawić i też szybko zamontować, dlatego że tu jest taki szybki system montażu, gdzie po prostu odciąga te zaczepy i kiedy się je puszcza, to one się zaciskają na bagażniku. Jest to bardzo wygodne. Potem zdjęcie jest równie proste, bo wystarczy pociągnąć za ten uchwyt tutaj do góry i sakwa się jakby odpina, dolną też odpinamy. Zakładanie jest banalne, szybkie, jakby nie ma tych problemów z regulacją,
jest to bardzo, bardzo komfortowe i tak naprawdę bardzo podobnie wygląda też również w pozostałych sakwach, dlatego że góra, czyli ten górny element montażowy na górze bagażnika w każdej tej sakwie jest identyczny. W tej, która jest podobna, ale ma 23 litry i jest też plecakiem, on jest tutaj schowany pod tym, pod tą zakrywką, jak nie wiem, jak to nazwać. No. Fajnie jest to zrobione, no bo rzeczywiście to estetycznie wygląda. I tak samo to wygląda jak tam, po prostu jest system szybkiego montażu do zakładania, do ściągania, ale już nieregulowany. Ja akurat używałem go na dwóch rowerach. Mamy tutaj w redakcji takiego testowego treka miejskiego i mam też taki rower, na którym jeżdżę po prostu sam częściej. Jest to rower niesłużbowy, że tak powiem. No i tam rzeczywiście i w tym rowerze, i w tym nie było problemu, żeby to zamontować i ustawić. Natomiast mniej mi się podoba tutaj ten dolny element, dlatego że on wprawdzie jest regulowany. Jest to pasek z rzepem, który ma takie tutaj otwory do regulacji, więc możemy przełożyć przez wszystkie otwory, przez jeden otwór, przez dwa otwory, tak jak teraz jest. Ale rzeczywiście ciężko jest tak mocno to ściągnąć, żeby ta sakwa super stabilnie trzymała się podczas jazdy. I ja obserwowałem, kiedy jechałem po jakimś bruku, po jakichś wertepach, gdzieś tam po parku, że ewidentnie ta sakwa większa, która jest tylko sakwą, nie ma funkcji plecaka, ona trzyma się stabilniej i mniej tam się telepie niż ta, chociaż umówmy się, to są niewielkie ruchy, to nie jest tak, że to przeszkadza w trakcie jazdy. Natomiast jest to zauważalne, no nie jest to tak super stabilne. Jeszcze jedna ważna sprawa, to kiedy ta się telepie, to tutaj jest ten plastikowy element, który lekko uderza o bagażnik i ona, mimo że jest stabilniejsza, to jest trochę głośniejsza niż ta. Tak jak powiedziałem, to są detale i tak kiedy jedziemy na rowerze jest szum napędu, szum powietrza, to nie jest głośne. Ale widać, że te sakwy nie są tak idealnie stabilne, natomiast mówię, te ruchy są niewielkie. Jeżeli chodzi o zakładanie na rower, to tak naprawdę najbardziej ciekawy jest ten produkt, bo znowu na górze jest identyczny system, tylko że bez regulacji, czyli tak jak w tym plecaku, który pokazywałem przed sekundą. Natomiast jest inny rzep i ten rzep jest dużo solidniejszy, dużo łatwiej jest go mocno zaciągnąć, a dodatkowo ten plecak jest miękki. Przez to, że jest miękki, to nawet jeżeli lekko się też w trakcie jazdy przesuwa, to w ogóle go nie słychać. Więc jeżeli chodzi o taką kulturę mocowania, czyli zakładania i ściągania i szybkość montażu i demontażu, to każda sakwa jest tutaj bardzo dobra, ale już w jeździe ewidentnie jakby najbardziej kulturalna, powiedzmy, bo tak się mówi, kultura pracy, jakość działania, jest właśnie ta, czyli ten taki cywilny plecak, bo te owszem, niewiele się przesuwają, one niewiele gdzieś tam się telepią i to ma miejsce tylko na bruku, na jakichś dużych dziurach, na asfalcie czy na ścieżce rowerowej, tego nie będzie, czy na gładkim szutrze. Ale rzeczywiście da się zaobserwować, że po prostu one są trochę głośniejsze niż ten plecak, który jest zupełnie cichy. Montaż, demontaż i takie wstępne wrażenia z jazdy mamy omówione. Teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli pakowania, dostępu do bagażu, systemów zapinania oraz ogólnej organizacji bagażu. No i bez dwóch zdań, te takie wielkie sakwy, które mają ogromny właz do środka, są w tym świetle, dlatego że tutaj po prostu my odpowiadamy za to, jak bagaż jest ułożony. Wkładamy go, jeżeli spakujemy się dobrze, no to jest to wszystko fajnie ułożone, a ciężar jest też dobrze rozłożony i tak naprawdę jeżeli chodzi o takie właśnie jakieś kwestie wyprawowe albo zrobienie dużych zakupów w sklepie, kiedy używamy tego jako sakwy do miasta, no to te dwie sakwy z TPU są jakby świetne, bo bardzo łatwo po prostu jest się dobrze spakować. Wadą jest to, że wprawdzie system zapinania z tym zawijaniem, tak, bo to trzeba pozawijać, a następnie spiąć klamerkami, jest czasochłonny, więc na przykład jeżeli coś kupimy na straganie na placu, a chcemy jeszcze kupić zaraz na kolejnym stanowisku, a już żeśmy się spakowali i to zawinęli, no to musimy znowu to rozwijać, więc wiadomo, że jeżeli chodzi o dostęp później po pakowaniu, no to lepszy będzie plecak. Ale wydaje mi się, że i dla podróżników, i dla osób, które jeżdżą po mieście i potrzebują zabrać ze sobą dużo rzeczy, no to właśnie te sakwy dwie z TPU są lepsze. Ważna jeszcze sprawa, obie mają też specjalne przegrody na komputer, na jakieś też mniejsze rzeczy. One są jakby doczepione do jednej ściany tych sakw. Jest to wygodne, jest to przydatne. I jeszcze małe różnice. W sakwie dużej, która jest stricte rowerowa, jest taka dodatkowa plecionka, która pozwala tutaj wsunąć. Natomiast ja uważam, że to jest fajne miejsce, ale tylko na jakieś rzeczy miękkie, takie, które się jakby będą dobrze trzymały i stawiają też tarcie tej torbie, dlatego że jeżeli włożymy tutaj na przykład, nie wiem, butelkę, uloka,
jakieś małe wiaderko, to ono będzie mogło się wyśliznąć w trakcie jazdy z tego umocowania. Ja zresztą sam zgubiłem dwie rzeczy jadąc tutaj z czymś schowanym. I raz to była butelka, raz to był ulok, a naprawdę mocno zaciągałem tą gumę. Więc generalnie koniec końców to jest fajne miejsce na kurtkę, na jakieś koc, kiedy jedziemy na piknik, a nie właśnie na coś, co jest śliskie, twarde i ciężkie. W sakwie, która jest też plecakiem, jest dodatkowo kieszeń. Nie ma plecionki, jest kieszeń i to jest wygodne, bo jeżeli na przykład chcemy coś sobie tam dołożyć na szybko, no to mamy miejsce, żeby to włożyć i jest to komfortowe. Tak jak powiedziałem wcześniej, system zwijany, potem z klamerkami, prosty w obsłudze, dwie klamerki w sakwie 23 litry, która jest też plecakiem, trzy klamerki, bo jeszcze dodatkowa tutaj w sakwie typowo-rowerowej, tej większej. Oba systemy proste, ale z tą małą wadą, że dobre zapięcie, takie pewne zapięcie wymaga, żeby sakwa nie była bardzo pusta. Tutaj naprawdę między połową a 2/3 objętości jest potrzebne, żeby można było ją fajnie zapiąć, żeby bagaż był zwarty i też żeby dzięki temu się nie tlepał podczas jazdy, bo jeżeli mamy na przykład tam jakieś zakupy warzywne chociażby i to wszystko jest wrzucone, a jest tego mało, no to zwinięcie pozwoli tylko zebrać część torby. I wtedy to w środku nie będzie ze sobą jakby spięte, nie będzie ściągnięte i ten bagaż będzie latał. To jest bardzo ważne, żeby mieć na uwadze, że te sakwy, które są zwijane, one lubią, kiedy są właściwie znacznie wypełnione, a nie tylko lekko wypełnione. Zupełnie innym produktem jest ten plecak, który tak naprawdę jest z wyglądu bardziej casualowym plecakiem. Zresztą bardzo fajny system maskowania tego systemu mocowania, zwróćcie uwagę, on jest teraz zamaskowany, a kiedy go otworzymy, żeby założyć na bagażnik, to maskujemy z kolei system nośny plecaka. Jest to bardzo, bardzo wygodne, proste w obsłudze, ale też fajnie wygląda, bo nie każdy lubi chodzić z taką torbą na plecach. Niektórzy wolą mieć taki bardziej casualowy, całkiem stylowy plecak. No więc inny produkt i na pewno też inaczej się go pakuje, tak? Mamy tutaj znacznie mniej ustawną przestrzeń. Mamy też więcej kieszeni, bo dodatkowo jest kieszeń na laptopa, jest komora główna, tam też są takie dodatkowe kieszonki do organizacji bagażu. Ale generalnie fajne jest to, że na pewno przewieziemy tutaj mniejsze rzeczy. Jest jakby z góry nam narzucone, jak ten bagaż ułożymy. Ale to, że są zamki, daje nam szybki dostęp do tego bagażu. I to też jest fajne, bo często jedziemy po mieście i potrzebujemy co chwila do tej sakwy zajrzeć, coś z niej wyjąć, czy do niej włożyć. Więc tak naprawdę zwróćcie uwagę, że każdy z tych produktów będzie miał innego odbiorcę. Plecak to jest typowo do miasta. Ten plecak, sakwa właściwie z funkcją plecaka, to jest produkt, który się sprawdzi i na wyprawie, i w mieście. No a taka sakwa, która jest na stałe zamontowana w rowerze, ale już nie ma funkcji plecaka, myślę, że no to wy sami musicie odpowiedzieć, czego wy potrzebujecie i jak tego będziecie używać. A jeżeli chodzi o noszenie tych toreb w ręku, bo wiadomo, że kiedy je ściągamy, no to musimy ją potem trzymać, to na pewno dużą torbę trzyma się nieźle, można ją trzymać za ten uchwyt, który jednocześnie zwalnia nam sakwę z bagażnika. Jeżeli chodzi o tą torbę, która jest też plecakiem, no to mamy podobne możliwości. Możemy trzymać za ucho do zwalniania systemu mocowania albo za szelki plecaka, które są schowane w kieszeni. Natomiast jeżeli chodzi o te szelki, to warto powiedzieć, że kiedy sakwa jest pełna, to wyjąć je jest całkiem ciężko, bo trzeba je wyszarpać z zapakowanej sakwy i tak samo potem ich schowanie. Właściwie schowanie jest cięższe niż wyszarpanie, natomiast no warto o tym pamiętać. Także system jest fajny, system się sprawdza, działa, bo jeździłem z pełną sakwą no i udawało mi się to ogarnąć, ale rzeczywiście no ma swoje wady związane z konstrukcją tego, jakby no są to ograniczenia, których się nie da przeskoczyć. Na koniec mam takie kilka jeszcze uwag luźnych, które jakby są z innych kwestii. Pierwsza sprawa to kwestia kładzenia sakw na ziemi, no bo wiadomo, że kiedy pójdziemy gdzieś do biura albo na jakieś zakupy, często potrzebujemy położyć sakwę na ziemi. I teraz tak, sakwa duża ma takie specjalne plastikowe nóżki, które no, chronią ją po prostu przed zarysowaniem, przed zniszczeniem, bo ten materiał on jest odporny na pewno, mi się nie udało go jeszcze rozwalić. Też nie jeździłem bardzo długo, no raptem mamy te sakwy około miesiąca, ale na pewno widać, że obecność tych nóżek podnosi czy podniesie trwałość użytkowania i wytrzymałość tej sakwy. Jeżeli chodzi o plecak casualowy, on też ma fajne, mocne, wytrzymałe taką aplikację na dole, która jest po prostu mocniejsza. A jeżeli chodzi o ten sakwę z TPU, która jest też plecakiem, tam spód jest goły. Więc ja wiesz szczerze, ten goły spód myślę, że szybciej się zużyje. Jest to minus na pewno, ale to kwestia czasu tak naprawdę. No ja nie jestem w stanie tego sprawdzić w tak krótkim okresie. Jeżeli chodzi o dodatkowe sprawy powiązane z bezpieczeństwem, no to zwróćcie uwagę, że sakwa duża, która jest tylko sakwą, ona ma odblaski z tej strony,
Czyli jak je nie zamontujemy, to i kierowcy z tyłu i z przodu będą widzieli ten odblask. On jest bardzo mocny zresztą, naprawdę to trzeba powiedzieć, że jest on wysokiej klasy. No i jeszcze dodatkowo napis Wodziński, który jest od boku roweru widoczny, też ma odblask. Jeżeli chodzi o tą sakwę z funkcją plecaka, ona ma odblaski tylko na swoim froncie. Tylko że ten front to jest bok roweru. Więc można powiedzieć, że no jest to duży minus, no bo tak duży element aż się prosi o jakieś właśnie odblaski, dlatego że one są najlepiej widoczne dla kierowców. Tutaj tego nie ma, ale z kolei w plecaku casualowym jest taka spora, jakby, no nie wiem, może być kreska, linia, która jest odblaskowa i tutaj znowu podobnie jak w sakwie dużej mamy dobrą widoczność właściwie z każdej strony. To są kwestie no niby nieważne, ale jednak w mieście i w ruchu ulicznym bardzo ważne. Jeżeli chodzi o wersje dostępne kolorystyczne, to plecak jest taki jak widzicie grafitowy, szary, ciężko mi powiedzieć jak to nazwać profesjonalnie, a jeżeli chodzi o sakwy śliskie, one są czarne, czerwone oraz żółte. Do wyboru, do koloru oczywiście w sakwach czerwonych i żółtych na temat odblasków trochę zwracamy na drugi plan, no bo tam sam kolor jest bardzo dobrze widoczny dla innych użytkowników ruchu. Jeżeli chodzi o ceny, te sakwy są bardzo podobne, dlatego że sakwa duża bez funkcji plecaka kosztuje 199 zł, sakwa czarna, ta rowerowa z funkcją plecaka to jest 219 zł, a plecak casualowy z funkcją zakładania jako sakwa kosztuje 229 zł. Czyli naprawdę są to sakwy w dobrych cenach. A właśnie, tutaj jeszcze Hurtel.com, czyli sklep internetowy, który jest dystrybutorem Wodzińskiego, przygotował rabat dla czytelników i widzów kanału Bike World. I w naszym tekście na portalu, do którego link znajdziecie w opisie filmu, jest specjalny kod rabatowy, którego możecie użyć i nabyć te sakwy z upustem. Tak jak powiedziałem, strona dystrybutora to hurtel.com, tam też możecie poznać całą ofertę Wodzińskiego. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie kciuka w górze. Zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.